Cześć widzu! Bardzo się cieszę, że kliknąłeś w ten film, jednakże sporo osób nie subskrybuje mojego kanału i jestem z tego powodu bardzo smutny. Dlatego, gdybym mógł Cię poprosić, to zasubskrybuj kanał już teraz, będziesz miał dobry uczynek, a ja będę bardzo szczęśliwy. Mimo to, ważniejsza jest dla mnie łapka w górę, dlatego możesz ją przy okazji również zostawić, znajduje się ona oczywiście tuż obok przycisku subskrypcji, znaczyłoby to dla mnie wiele. Bardzo dziękuję za wspieranie mnie w rozwinięciu tego kanału i zapraszam do dalszego oglądania. Wow, widzowie, w ogóle zobaczcie, jaki fajny start. To jaka ładna dżungla i w ogóle, znaczy to jest jakiś brzeg dżungli, nie? Co w ogóle zrobiłem? Jesteśmy oczywiście na Minecrafcie 1.18.2, to od razu można powiedzieć po tym, jakie... No, na przykład jaką... Ups, ale mnie szczęście. Po tym, jaką na przykład tutaj... No kurde, kliknę to w końcu? Nie, nigdy chyba nie kliknę F3. Chyba kliknąłem nareszcie. Ale... Dobra, nieważne. Można poznać po jaskiniach, które się generują. Witam was w każdym razie w kolejnym odcinku z naszej serii Przegon Modów. Poczekajcie, bo chyba jak bliżej sobie przystawię mikrofon, to będzie chyba troszkę lepiej, co? Bo troszkę lepiej mnie słychać. W dzisiejszym odcinku mam wam do zaprezentowania modyfikacje. Tak sobie patrzyłem tutaj, jak enchanty dodaję, bo nawet dodaję 5 enchantów. Furious, Lifesteal, Soul Stealer, Unknown, ok, i Soul Harden. W każdym razie jest to modyfikacja, która dodaje nam nowe zbrojki, bronie i tak dalej. Podobno też generuje jakieś struktury w świecie, co o czym się jeszcze przekonamy, żebyśmy mieli co zwiedzać jakby, ale modyfikacja głównie skupia się na tym, że dodają nam rzeczywiście te nowe zbrojki i broni. Możemy sobie teraz w nie wejść, bo jest ich naprawdę dużo. Z tego co policzyłem, to jest 24 różnych setów, przynajmniej tyle hełmów zobaczyłem, ale Boże, czemu to jest tak układane, że będę musiał każdą rzecz po kolei, jak będę chciał jakiś set wziąć, to będę musiał... No dobra, będziemy musieli to... tekst pogarnąć. Broni też jest dosyć dużo, są też jakieś różne bloczki, tutaj jest kilka rud, które prawdopodobnie gdzieś tam się generują, będzie czy coś takiego. Zastanawiam się, co ja mogę z tego dostać. Soulbox, co to jest takiego, to sobie zobaczymy. Compressed Obsidian, ok. Tu jeszcze są jakieś przedmioty, bo niektóre rzeczy można craftować, z niektórych rzeczy to coś tam i tak dalej. To jest takiego, ok. W każdym razie nie będziemy dzisiaj sprawdzać wszystkiego, tylko część. Soulbox. Soulbox. Okej. Okay. Modyfikacja jest ogólnie bardzo, bardzo stara. Bardzo stara! Ale... w ogóle zresztą o 4 w nocy. W 2015 roku, wow. Ale jest podobno na tym, na Project Ozone 3, gdzieś to jest napisane, tutaj. No ja nie grałem jest w Project Ozone 3 nigdy, to dlatego jej nie znam, no ale ma 7 milionów pobrań i jest dosyć stara. Pomyślałem sobie jednak, że będzie całkiem spoko sobie ją ograć, dlatego właśnie to zrobiłem. No więc te sety oczywiście mają jakieś tam różne ciekawe właściwości, kiedy dodają nam, kiedy mamy je w całości, kiedy mamy pełne sety. Broni zachowują się troszkę inaczej, natomiast będziemy oczywiście sobie to sprawdzać. Mam jeszcze jej, mam jeszcze Nita, gdybyście się zastanawiali, no bo jak są jakieś modyfikacje, które potencjalnie zadają jakieś obrażenia, to dobrze jednak Nita jest mieć. Dobra, z tego co widzę, to mamy tutaj coś takiego jak Enchanted Chain Mail, czy to po prostu jest coś takiego, że... Enhanced, chciałem powiedzieć, że... czy to jest coś takiego, że on nawet istnieje, ten chainmail? What? Istnieje chainmail tutaj, what? Ej, ale nie mogę go zrobić, nie wiem, w jaki sposób mogę go zrobić. Może go mogę gdzieś znaleźć w skrzynkach, tak samo jak zwykłe chainmailowe rzeczy. Po prostu otaczam glowstone'em takiego chainmaila. A z diamentem jest tak samo? Tak! I to... No poczekajcie, no sprawdzimy sobie zaraz. O Boże, dobra. Dobra, wezmę sobie to w takim razie. Da, diament 3863. 3763 3763 3863. What? Ej, tutaj zrobienie cementa. Ja wiem, że dodaję jeden armor toughness, ja to widzę, ale to są mniejsze zbroje. What? Ej, ale to jest skamerstwo po prostu. To jest skam po prostu w trzech czasów. Mam o pół zbrojki mniej niż normalnie bym miał. Ale skam XD, no dobra, może ma to jeszcze jakieś swoje specjalne umiejętności, no ale kulczuka chyba ma dużo więcej niż normalna. 2, 5, 4, 1, 3, 6, 5, 2, no właśnie, dużo ma więcej, ma o jeden więcej na butkach, o jeden więcej na spodniach, o jeden więcej na klacie i o jeden więcej na hełmie. Aha, myślę, że się jakoś inaczej rozkłada.
No okej, okay. Tylko ja pobrałem tę modyfikację, dlatego że zapewnia mnie ona o tym, że jakby te zbrojki jako sety mają jakby unikalne zdolności i umiejętności, więc jakby ja to przyjąłem jako hej, zrobiliśmy coś oryginalnego w tej modyfikacji, co się nie powtarza w innych modyfikacjach dodających zbroje. No cóż, ja będę to oceniał. Dobra, w każdym razie moglibyśmy wziąć jakiś set, który rzeczywiście dodaje nam jakieś umiejętności. Z tego co tutaj widzę, no węglowy set, jeżeli cały... Węglowy pewnie się robi po prostu z węgla, z bloków węgla, okej? Okay? Redstone'owy pewnie też ze redstone'owych bloków, lapisowy z lapisowych bloków. One nam dodają po kolei Night Vision 1 węglowy, jeżeli mamy cały set. Haste 2 redstone'owy, jeżeli mamy cały set. Water Breathing, jeżeli mamy lapisowy set. I prędkość 4, o ciekawe, prędkość 4, kiedy mamy chicken. Okej, okay, czyli jakby z piórek set. Ej, ale jeżeli to jest jakieś mocne... Nie, dobra, to jest bardzo słaba zbroja, bardzo słaba, wow. To jest... super słaba zbroja, ale dodaje nam speed 4, no czyli no nie wiem, fajne to by było na przykład do podróżowania, w sensie jeżeli nie mamy gdzieś wybudowane kolejki, nie, ani tej łodzi, w sensie autostrady łodziowej, łodziowo-lodowej, nie, to możemy właśnie w taki sposób się poruszać, zakładamy sobie tę zbrojkę, jesteśmy słabo odporni na obrażenia, ale jeżeli wiemy, że nie będziemy potrzebowali się bić z niczym i nikim, no to wtedy możemy sobie tak szybciej troszeczkę podróżować, ewentualnie jakoś, nie wiem, przez jakieś na przykład kopalnie nowo wybudowane czy coś takiego, albo żeby na przykład zbierać jakieś konkretne surowce czy coś takiego, nie? Albo żeby się udać w teren, w który akurat chcemy, a nie mamy tam rzeczywiście ani jakby kolejki, ani autostrady łodziowo-lodowej. No to możemy właśnie tego wykorzystać, szkoda, że jest taka słaba ta zbrojka, szczerze mówiąc, no przejdźmy na tryb kreatywny. No ja tak jak mówię, nie będę sprawdzał wszystkiego, Jump Boost 4 i Slow Falling 2. Slow Falling 2, w sensie, że... to znaczy, że jak wolno będę spadał, jak będę miał Slow Falling 2? A? No jak wolno będę spadał? Skok do góry? No dobra, ale... jeżeli, znaczy ja i tak chcę na tryb kreatywny wejść, jeżeli bym spróbował z takiej wysokości spaść, to spadnę z prędkością wystarczająco szybką, żeby sobie krzywdę zrobić, prawda? Uwaga, nie, zatrzymałem mnie. Aaaa, nie, mam wrażenie, że w pewnym momencie przestała się przyspieszać moja prędkość, więc najprawdopodobniej nie możemy otrzymać obrażeń. Okej, czy to jest po prostu takie slow falling? Nie, myślę, że to będzie miało jakiś konkretny efekt, no bo jak teraz spadnę, to... no tak, nic mi nie jest, rzeczywiście. Dobra, dobra, spoko. O. Czyli to nic takiego specjalnego, z czym mówiąc. Tutaj mamy speed 2, ale szmaragdowy, o, to ciekawe. 3, 8, 6, 3. Czy to jest słabsze niż diamentowe? Ciekawe. Zazwyczaj modyfikacje dają szmaragdowe itemki jako mod... no, ale... a, myślę, że to mi zostaje na zawsze, a to była po prostu, że 0 sekund jeszcze zostało. Zazwyczaj modyfikacje do Minecrafta sprawiają, że szmaragdowe rzeczy są lepsze od diamentowych, no bo jakby technicznie są rzadszą rudą, nie? Chociaż no wiadomo, że jest dużo, dużo łatwiej je zdobyć jednak. No przynajmniej od wersji, kiedy już wiecie, metoda diamentowa nie działa. Natomiast znam modyfikację jedną, która już zrobiła coś takiego, czyli że szmaragdowe rzeczy są gorsze od diamentowych, no i to jest teraz druga modyfikacja w takim razie. No dobra, okej, okay, okej, okay, ciekawie. A czy przypadkiem Tiny Progressions też nie dodawało szmaragdowej zbrojki, która była gorsza, a może nie, może dodawało normalną, nie wiem, nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc. Enriched Obsidian zbrojka, to jest zbroja, która jest gorsza troszeczkę od diamentowej, o jeden. W sensie wiecie, ta zbrojka szmaragdowa jest nadal tak samo dobra jak diamentowa, nawet daje speed 2, więc w sumie jest lepsza, tylko ma dwa razy mniejsze armor toughness, o jeden mniejszy na każdą część zbrojki. Dostajemy resistance 2, jak mamy ten hełm na sobie. Infused lava helmet, no i to jest, czekajcie, a to będzie z kompresu obsidianu, no właśnie, tak myślałem, okej. Okay. Czyli ta zbrojka jest śmiesznie łatwa do zrobienia i tak, kiedy mamy już diamentowy kilo, bo to potrzebne jest dwa staki obsidianu, żeby zrobić całą zbrojkę, no to to jest łatwe po prostu do wykopania. Troszkę czasochłonne, ale tylko troszkę. No to dostajemy z tych infused lava krystali,
I tutaj mamy, okej, okay, jeszcze zastanawiam, gdzie te lawa krystale się respią. Niestety nie mamy niestety nie mam just enough resources, to jest addon do jej, który pokazuje, na jakiej wysokości, jakie rudy się respią, ale zawsze mamy przecież możliwość założenia sobie węglowej zbrojki. A zrobimy to w taki sposób, będziemy wykorzystywali te modyfikacje zamiast, bo chciałem wziąć sobie płotkę, ale nie, wykorzystajmy sobie to, o. I zejdziemy gdzieś pod ziemię, no właśnie, zobaczcie, tutaj jest na przykład lava crystal ore, nie? Czy możemy to po prostu znaleźć pod ziemią? Myślałem, że może w Netherze, ale nie, po prostu pod ziemią, zaraz, jest tutaj gdzieś jakieś zejście głębiej? Nie ma, prawda? Wejdźmy na spectatora. No, takie pijane to zejście głębiej, ale też nigdzie ono raczej nie prowadzi za bardzo. Zejdźmy sobie gdzieś tędy, o, tutaj jest dobre miejsce, żeby sobie stanąć i poszukać. O, zobaczcie, co tu jest takie, na przykład obsydianowe lava crystal ore. A nie, to jest to samo, myślę, że to może jest jakieś, nie wiem, infused, coś, jakieś coś, nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra, ale się zastanawiam, gdzie jest ten frost crystal, bo jeszcze był jakiś frost crystal ore, no. Się zastanawiam, gdzie on się respi, no pewnie, no to jeżeli on się respi cały czas w pod ziemią, tak? No to podejrzewam, że frost crystal będzie gdzieś wysoko w górach, niestety jestem w dżungli płaskiej, więc nie mogę wam tego pokazać. Wow, ale fajnie jest, że są nareszcie te biomy azalii, ja będę musiał grać sobie 1.19 jak wyjdzie. W sensie, że będzie seria z tego survivalowa. Wow, ale fajna, duża jaskinia. Podoba mi się. No widzowie, powiem wam, że może i nie ruszyłem się ani troszeczkę z mojego spawn pointa, ale muszę przyznać, że nie widzę żadnych tutaj struktur się generujących. No dobra, może jeszcze to w jakiś sposób sprawdzę, może za pomocą komendy ukośnik locate jeszcze się dowiemy. Dobra, ale to są bardzo generic jakieś takie zbrojki, weźmy sobie zobaczyć, bo tutaj jest na przykład superstar chestplate, co bardzo ciekawie brzmi, więc zobaczmy sobie, co to robi. Wow, withering star, get a full suit of... Okej, czy to jest jakiś endgame'owy achievement do zdobycia. Okej, no prawdopodobnie to jest coś z Withera. Sprawdźmy. Soul of the Wither Boss. Okej, zdobywamy to w taki sposób, że zabijamy Withera, mając broń zenchantowaną na Enchant Soul Stealer. Okej, albo możemy to jakoś skraftować. A bazowo jak to się kraftuje? Nether Star i Wither Bone. Okej, Wither Bone to pewnie jest jakiś nowy drop wtedy z Withera. A jak mogę to skraftować? Soul of the Wither Skeleton. O, ciekawe. Tylko Wither Bone'a trzeba wtedy zużyć. Okej, czyli prawdopodobnie jakieś 4 Withery będzie trzeba około zabić. No tak, bo trzeba 4 Nether Stary. I nie wiem, ile Wither Bone'ów byłoby potrzebne, żeby zrobić sobie całą tę zbrojkę. Natomiast ona daje mi odporność na Withera, regeneracji 1, odporność na ogień 1 i wygaszanie ognia, w sensie, że gaszenie ognia w taki sposób, że jak się podpalę, to już się palił, nie będę? To po co mi Fire Resistance wtedy? A? Chociaż Fire Resistance daje mi też odporność na lawę, nie? W sumie. Wow, jak fajnie jest skinie. Kurde, nie, no ja muszę, nie mogę się doczekać, żeby wyjdzie 1.19, bo ja muszę nagrać po prostu. Będziemy zwiedzać sobie jaskinie w ogóle przez 50 odcinków, a przez pozostałe 15 będziemy sprawdzali nowe rzeczy, albo po prostu robili zwykły gameplay. Dobra. No, czyli to jest, ale to też jest w sumie takie całkiem generic, w szczególności, że jej nie jest lepsze od, a jest, dobra, jest lepsze od diamentowej zbrojki, bo leginsy dają... Ile dają leginsy diamentowej zbrojki? 6, a buty 3, a tutaj mamy 7 i 4, czyli mamy o 2 zbrojki więcej. W sensie o jedną zbrojkę, czyli o 2 punkty zbrojki, czyli o 2 jakby połówki zbrojki. No dobra. I tam chyba była jeszcze smocza zbroja, tak? Z tego co mi się wydaje. Ender Dragon Helmet. No tak, tego się spodziewałem. Pewnie to też jakaś dusza wypada ze smoka czy coś takiego. Ender Dragon Boots. O, znowu mam kolejnego advancementa. Super. Slayer Armor. To jest coś lepszego od tego. What? Okej. Okay. Dobra, mamy Soul of Ender Dragon, co możemy skraftować? Soul of Enderman i jakieś łuski. Okej, okay, ciekawe. A bazę robimy za pomocą Dragon's Breath. Full. Okej. Okay. W ogóle tam są też strzały nowe, to prawda. Okej. Okay. Kill off. The Ultimate Material. What? Slayer Pickaxe. Okej, okay, ciekawe. Infused Frost Lava Crystal, Guardian Scale, Wither Bone, Ender Dragon Scale. A, to za pomocą po prostu Smithing Table robimy. Okej. Okay. W sensie...
ludzie wykorzystują smithing table jako jakby nową formę craftingu, nie? Ale ja się po prostu zastanawiam, bo smithing table, nie? To są dosłownie, o ile pamiętam, dwie sztabki żelaza i cztery deski. Czyli to jest nic, to jest absolutnie najłatwiejsza rzecz do zrobienia, wystarczy, jeżeli zaczniemy, nie, rozgrywkę, to można byłoby zrobić speedrun, żeby w mniej niż 3 minuty skraftować po prostu smithing table, nie, bo wystarczy tyle na znalezienie żelaza w szczęśliwszych przypadkach, wystarczy tyle, żeby znaleźć żelazo, dwie sztabki i po prostu skraftować to, nie, więc... Troszeczkę tego nie rozumiem, ponieważ kiedyś jak craftowaliśmy takie rzeczy, to używaliśmy po prostu crafting table'a, nie? A teraz jako, że jest smithing table, to nie wiem, ludzie chcą pokazać, że o, patrzcie, ale fajny smithing table, użyjmy go do czegoś, nie? Mimo, że to kompletnie nie ma sensu, Mystical Agriculture na Olden Boots 6 poszło jeszcze dalej nawet, można by powiedzieć, bo oni tam zrobili kompletnie infusion table, który nic nie zmienia, czy tam całą po prostu infusion, to takie coś. Ale no, to jest troszeczkę, nie wiem, dziwne to jest jakieś, w sensie bezsensowne troszeczkę, więc, no nie wiem, możecie napisać w komentarzu, czy też tak uważacie, to jest taka moja opinia. O, jest pustynia, może tu coś znajdziemy? Halo? O, azalia, drzewko. Okej, ta azalia, sprawdźmy, czy, bo ja mówiłem ostatnio na przeglądzie modów o tym, że azalia pokazuje jakby, że pod spodem jest biom azaliowy. Ale chyba wyciąłem ten fragment. No i jest rzeczywiście po raz kolejny, więc... Musi to chyba tak działać, nie? Dobra, task breaker natomiast daje nam odporność na Widera. Flight i slow falling 1. Flight to nam daje lot? Pokażcie. Tak, rzeczywiście, daje nam kreatywny lot. Widzowie, to po co jest nam slow falling 1, jeżeli możemy latać? Po co nam jest slow falling wtedy? Bym się nie pomylił tylko i żebym nie został na tym trybie. To jest tryb survival. Ja jak otworzę ekwipunek, to się zorientuję. To nadal. To po co nam jest slow falling, jak mamy latanie w trybie kreatywnym? W sensie, tryb kreatywny lotu, co to jest za biom w ogóle? What? Stony shore. Okej, okay, ale jakiś taki ogromny. Ciekawe. I tu mamy czerwoną pustynię. Czy to jest po prostu mesa? Ta mesa. U Dead Badlands. Czyli zalesiona jakaś taka mesa. No Badlands to jest jakby mesa. Dobra, możemy tutaj zostać, bo tu jest taka fajna wysepka, w ogóle bardzo fajnie to wygląda. To miejsce. Jeżeli byście chcieli je sobie znaleźć, to takie koordynaty, a seed to jest taki, o. W każdym razie, dobra, bo jak ściągnę to teraz. A, bo to jest jako efekt? Nie, zaraz, co? Nie, czekajcie, jak zdejmę to. Nie no. Jak skończymy się slow falling, to będę mógł dalej latać, czy nie? Zaraz sobie sprawdzimy. 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga! Nie no, mogę dalej latać. Zrobiła się burza. A się zastanawiam. What? A czemu? A teraz będę mógł dalej? Mogę. Ale czemu? Nie powinienem był móc. No dobra. Ale dziwne to jakieś jest. Tutaj są oczywiście jeszcze te enhanced, reszta zbrojek, nie tylko jest chainmail diamentowa, tylko jeszcze żelazna, złota, nerajtowa i tak dalej, ale raczej nie widzę tutaj jakichś ciekawych tutaj tych. Frost Lava set daje nam jakąś naturalną odporność, ok? No to tak nie wiem co to znaczy w sumie. No ale... Nie wiem, jakoś... Spodziewałem się czegoś więcej, chociaż na dobę to jest modyfikacja z 2015, czego mogę oczekiwać, w sensie to mogła być jedna z tych pionierskich wtedy, nie? Więc może okej. No tak też troszeczkę wyjątkowo, że jakby bardzo starą, popularną modyfikację ogrywamy, bo jakby nigdy jej nie widziałem, a jest bardzo popularna, więc aż dosyć ciekawe. No jeżeli jest tylko na Project Ozone 3, no to nic dziwnego. Bo no nie grałem wtedy, nie? Natomiast mamy bronie, mamy różne nowe rodzaje jakby strzał, które też zadają jakby różne obrażenia. Zobaczcie, że na przykład aż do 10,5 obrażeń zadają takie strzały jak na przykład te. Wow, nawet Ender Dragonowa nadaje Wither 4, to jest całkiem mocne. A właśnie, bo jeszcze tutaj było Slayer, tak? A, jeszcze jest Slayerowa zbrojka, okej, to jest najprawdopodobniej ta najmocniejsza. To o tym jeszcze zapomniałem, to sobie jeszcze ją założymy, sobie sprawdzimy, jeszcze weźmiemy sobie te... brońki tam posprawdzamy.
Ender Dragon Sword, Battle Axe and Mace, tak samo ze stu super starowymi rzeczami. Dobra, załóżmy to sobie i to jaką daje nam, okej, 4, 9, 8, 4, czyli jeden więcej, jeden więcej, jeden więcej i dwa więcej aż od diamentowej zbrojki. W międzyczasie dając nam aż 20 armor toughness, więc bardzo mocna zbrojka. Daje nam oczywiście latanie, water breathing, slow falling, fire extinguish, wither immunity, flight, czyli jakby połączenie tych rzeczy, które mamy tu. Nie, nawet mi regeneracji nie daje, aha, XD, ale mi daje water breathing przynajmniej, to chociaż coś. Teraz znowu, mamy fire extinguish i to po co nam fire resistance, no ale okej. Okay. W sensie ile ma natomiast jakby ta zbrojka użyć? No. Okej, okay, Slayer Helmet, który robimy z tych wszystkich Helhemów i ten Ultimate Material. A to było napisane, że zbroja jakiegoś Slayera? Czekajcie, czy to jest jakiś nowy mob, jakiś nowy Slayer? Niech no przejrzę, czy ja widzę jakieś tutaj nowe jajo. Sendermit, okej, okay, jakoś nie widzę, ale weźmy pod S, sprawdźmy. Slime jest tylko. Aha, duszę slayerową robimy z duszy Ender Dragona, Elder Guardiana i Withera. Okej, nie, myślałem, że to jest jakiś nowy boss, ale nie, to nie jest żaden nowy boss. A to smutne, a to szkoda. Dziękuję, 6 milionów pobrań. Nie wiem nawet co powiedzieć, poza jedną rzeczą. Dziękuję za pobranie Armor Plus. Wow, fajny liścik. A tego, nie mogę tego odłożyć. Aha, szkoda. Nie mogę tego wziąć tak w punktu, ale bez nadzieja. No, to miłe, że tak podziękował nam autor modyfikacji. No ale dobra, spoko. Dobra, weźmy sobie po prostu sprawdźmy te... O, tu brońki też są, będą ciekawe, bo brońki nadają jakieś różne status efekty, okej? Okay? Lapis nadaje nausea, no i cicha, że no po co mi jest taki lapis w takim razie miecz? Ale 2,5 attack speed ma, co jest? I to jest szybki bardzo, wow. Ma teksturkę 32 na 32 chyba, mi się wydaje. Wow, no to jest naprawdę szybki ten miecz. No ale nauzija nic nie robi potworką jakby. Blindness też, tu blindness nadaje cold sword. XD. To było dobre na graczy, no bez przesady. Dobra, Ender Dragon, wyjmiemy sobie, sprawdzimy. Czekajcie, co tam miało być? A Mace, tak? Miało być. Shifting Darkness, to jest chyba to, tak? Chyba tak. Dobra, podejrzewam, że... te łuki, w sumie to nie wiem co mogłyby robić te łuki, mogłyby na przykład, ok, tutaj podpalamy, tutaj dajemy weakness 2 na Uzia 2, weakness 3 i tak dalej, spoko. Podejrzewam, że te łuki nadają albo te same efekty i zwiększone obrażenia, albo nie wiem, może szybciej strzelają, czy coś takiego, raczej coś takiego podstawowego. Z tego co widzę, to tutaj te witherowe rzeczy. Wow, ale to jest bez sensu, popatrzcie, mamy tutaj toporek, mamy tutaj topór, którego obrażenia wynoszą 15 i atakuje raz na sekundę, nie? Obok mamy miecz, który ma gorsze obrażenia, aż o 2, czyli tylko 13, ale atakuje 2,5 razy szybciej, więc tak naprawdę to jest bezużyteczne w jakiejkolwiek sytuacji walki. Tak samo ta maca tak samo jest bezużyteczna, bo zadaje 19 obrażeń, czyli aż o 4 więcej, uwaga, 4 więcej, a... atakuje raz na 2 sekundy, no przecież to jest bezsensowne, patrzcie, jak często jestem w stanie tym uderzyć, raz, dwa, ja nadal jakby, fajne, że animację mamy jakby taką, patrzcie, bo mamy, ale to głupio wygląda, jednak z trzeciej osoby, ale czy to tak samo? Nie, tylko z tą macą, okej, okay. Z tą maczugą. Ale w sensie, no nie jestem w stanie nawet zabić tym zombiakiem, zombiaka bez kryta, nie? A jak szybko zabiję tym mieczem zombiaka? Myk, myk, nie? Myk, 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 myk. I trzy zombiaki zabite, nie? A tak to bym musiał tak. Jeden. Dwa. Trzy. I wziąć jeszcze cokolwiek innego i pobić je rączką, bo i tak nie zginą, więc to jest troszkę słabe. Ale nadaje Wither 2 i Glowing 1. Nie wiem po co Glowing w sumie, jeżeli jesteśmy w walce jakby... jeżeli jesteśmy na multiplayerze, no to jeżeli jesteśmy w walce
jakby melee, czyli w walce wręcz, w walce w zwarciu, no to nie potrzebujemy glowing, bo zawsze będziemy wiedzieli, gdzie przeciwnik się znajduje, a jak jesteśmy na multiplayerze, to mogłoby się przydać, jeżeli na przykład wiecie, chcielibyśmy pokazać sojusznikowi, gdzie się znajdujemy, wtedy atakujemy jego potworka na przykład, nie? I on ma glowing, wtedy widać, nie? To na mapie. No ale tak, to raczej nie widzę zastosowania, ale Wither 2 nadaje, tylko co, maca nie nadaje? Aha, maczugi nie nadają tych efektów, no to super ogólnie. Da, no oczywiście smocze dają jakby Wither 4 i Slowness 2, tak jak poprzednio dawały, i są równie mocne, czy też słabe w sumie jak Witherowe. No i jeszcze są te oczywiście Slayerowe, który jest, miecz jest... Wow, to samo. Miecz ma 17 obrażeń i 2,5 razy na sekundę atakuje. Topór ma 19, ale atakuje raz na sekundę. Ale to jest głupie. A nadaje. Wither 4, Stoneness 2, Glowing 1, Weakness 2 i Nausea 2. No i to jest dosyć słabe, no bo w sumie Nausea i Glowing nie mają w sumie efektu na potworki, nie? Ale Executor jest w stanie, jak atakuje raz na 2 sekundy, Summon Husk, weźmy, to jest w stanie zabić takiego Huska. Więc super. Okej. Okay. Mob Trophy. Co to jest takiego? Już sobie sprawdzę, bo to chyba już w sumie wszystko, co przyjrzeliśmy, tak naprawdę. W sumie nawet przyjrzeliśmy tak trochę wszystko w tej modyfikacji, tak trochę. W sumie, no bo jakby nie macie co tutaj zwiedzać. A właśnie jeszcze locate. Hashtag? Od kiedy tam komendę ma hashtag? Hashtag armor plus? Nie ma żadnej jakby struktury, którą mógłbym w taki sposób sprawdzić. A weźmy jakoś... Hashtag, może to bez hashtaga, a bez hashtaga musi być, może być, okej, okay. No ale nie ma żadnej struktury innej niż to, przynajmniej tutaj widocznej, może to być jakby niewidoczne tutaj, nie musi to być tutaj widoczne, ale no i tak nie spotkałem żadnej, no może coś tam jest, ale no... Nie wiem, no taka modyfikacja, no da mi 6 na 10, no bo coś tam daje, nie? Fajnie byłoby mieć sobie takie zbrojki. Trochę jak ta modyfikacja, która dodawała, czekajcie, ile to było? 76 nowych mieczy, nie? Chyba z trzeciego odcinka przeglądu modów. To podobna, ale tamta modyfikacja była jakby... No miała więcej tych mieczy, miała więcej jakichś fajnych efektów. Pamiętam, że w czwartym odcinku, tak, było jedna minuta ujeżdżanie Withera, bo był chyba miecz, który pozwalał ujeżdżać dowolnego moba, więc tam było dużo fajniejsze efekty. No tutaj takie dosyć podstawowe, więc 6 na 10 raczej. No ale aż 6 na 10, dlatego że to jest też dosyć stała modyfikacja i jakoś tak chciałem po prostu ją przedstawić. Czyli szczerze mówiąc, muszę wam powiedzieć, że jak rozpoczynałem ten odcinek, to nie wiedziałem, że jest aż taka stara. No dobra, w każdym razie widzimy się jutro o 18 na Kuboid Outpoście. A ja się póki co z wami żegnam, trzymajcie się, no i cześć!